Początek roku szkolnego i obowiązkowe szczepienia na COVID? Czy znowu czeka nas zdalna nauka? Czy nowy rok szkolny powinien rozpocząć się od obowiązkowych szczepień dla dzieci? Szczepień przeciwko COVID-19. Jaki plan może mieć Ministerstwo Zdrowia, jak również Ministerstwo Edukacji i Nauki w związku z końcem wakacji? Czy obawiać się czwartej fali COVID? O tym będzie dzisiaj. Posłuchajcie. Z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce jest kłopot. Nie cieszą się dobrą opinią. Jako społeczeństwo jesteśmy podejrzliwi, nieufni. Zastanówcie się, jaka część Waszych znajomych otwarcie mówi: Szczepienia są fajne, dzięki nim nie chorujemy, lub chorujemy rzadziej, mniej poważnie. Niewielka jest ta część, prawda? Dominuje lekki lub ciężki sceptycyzm. No tak, no raczej trzeba się szczepić, ale wiesz, różnie bywa. Słyszałem o takim przypadku, że... I tu sypią się jak z rękawa anegdotyczne dowody na nieskuteczność szczepień i potężne powikłania w ramach NOP, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dla mnie ogromnie symptomatyczne było wystąpienie Andrzeja Dudy swego czasu. Uwaga, leci cytat. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie. Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Jeszcze raz. Bo uważam, że nie. To jest argumentacja faceta, który jest prawnikiem odnośnie zasadności lub bezzasadności procedury medycznej. Przepraszam za to, co powiem, ale to jest argumentacja na poziomie pięciolatka. Bo uważam, że nie. Co to za argument? Muszę przeprosić za to, co powiedziałem, bo Miałem w domu dwójkę pięciolatków, teraz już są starsi, i oni nie używali takich argumentów w wieku pięciu lat. Przepraszam, drogie pięciolatki. Mechanizm obniżonej popularności szczepień jest prosty. Szczepienia redukują występowanie chorób. Rzadkie choroby nie budzą grozy, strachu, respektu, nazwijcie to jak chcecie, więc po co dawać się nakłuwać? Zwłaszcza, że jak przy każdej procedurze medycznej, nikt nam nie zagwarantuje pełnego, stuprocentowego bezpieczeństwa a szczepienia są skuteczne. Ja jestem wystarczająco star, żeby jeszcze pamiętać, jakie skutki niosło ze sobą przechorowanie polio. Na moim podwórku był taki chłopiec, Kuba. Pamiętam go do dziś. Obraz Kuby sprawia, że nie mam rozterek, czy szczepić swoje dzieci przeciwko polio. Szczepienia są skuteczne. Pamiętajcie, że dzięki nim eradykowaliśmy wirusa ospy prawdziwej. Nie ma go. Nikt nie choruje na ospę. Nie ma ospy. Nie tej wiecznej oczywiście, no wieczna nadal jest, ale prawdziwej, tej, która była śmiertelna w 30% w wariancie podstawowym, a były przecież takie odmiany tego wirusa, które skutkowały śmiertelnością na poziomie ponad 90%. No więc jak? Będą obowiązkowe szczepienia dzieciaków, czy też nie? Oczywiście, że nie. Nie ma klimatu, by wprowadzać takie rozwiązania, zwłaszcza, że obecna władza nie lubi iść pod prąd społecznych oczekiwań i nie idzie pod prąd, chyba że musi. A jakie są te społeczne oczekiwania? Myślę, że chcemy, żeby nie wróciła zdalna nauka, w szczególności w szkołach, ale i na uczelniach też. Nie wróci zdalne nauczanie, wróci. To zależy w ogromnej mierze od czwartej litery greckiego alfabetu. Pamiętacie? Alfabeta, beta, gamma, mhm, tak, delta. Dużo. Naprawdę dużo wskazuje, że czwarta fala COVID-19, w której podstawową odmianą tego wirusa będzie wariant delta. Uderzy mocno. Dlaczego? Ze względu na jej dużą, czy wręcz bardzo dużą zakaźność. Zaraz, zaraz powie ktoś: Po co siać panikę, skoro zachorowań jest obecnie jakieś 100-200 przypadków dziennie, a zgonów z powodu COVID-19 praktycznie prawie nie ma? Paniki nie ma co siać, ale patrzeć należy na trendy i posiłkować się tym, co już o tym wirusie wiemy. A więc po pierwsze, wiemy, że podobnie jak inne wirusy, słabiej przenosi się on w miesiącach letnich. Stąd taki spadek zachorowań w poprzednie wakacje i w te obecne również. Wiemy, że zakażenia nasilają się jesienią i wiosną. Widzieliśmy fale zachorowań. Dane pokazują, że liczba wykrytych przypadków narasta szybciej niż rok temu. Liczby są nadal małe, ale przyrastają zauważalnie szybciej. To sugeruje, że dość szybko te małe liczby urosną do liczb dużych, a nawet bardzo dużych. Tak dzieje się w innych krajach. Najlepsza żona jedzie do Włoch. Sprawdzam dane dotyczące COVID-19. Poziomy dość niskie, ale wyższe niż rok temu, a krzywa wspina się bardziej stromo do góry niż przed rokiem. W Szkocji notuje się właśnie rekordowe poziomy zachorowań od dawna niewidziane. Dlaczego? No cóż, dwa tygodnie temu uczniowie. Wrócili w Szkocji do szkół. Dwa tygodnie wystarczyły. COVID się rozkręca. Nie miejcie złudzeń. U nas będzie to samo. Czy oznacza to naukę zdalną? Myślę, że plan jest taki, by trzymać się formy hybrydowej. Raz jedni, raz drudzy. Szkoła jak szklanka. W połowie pełna, w połowie pusta. Czy to pomoże? Osobiście mam wątpliwości, ale ekspertem nie jestem, więc nie wypada mi się mądrzeć. Kolejny lockdown. Trudno sobie wyobrazić. Trudno sobie wyobrazić, bo znakomita większość ludzi bardzo tego nie chce, a jak już wspomniałem, obecny rząd to ucieleśnienie zasady Vox Populi, Vox Dei w najgorszym możliwym wydaniu. Więc chyba jesteśmy skazani na tę kolejną falę. Pytanie tylko, ile osób ta fala pochłonie. Poprzednie zebrały bardzo ponure żniwo. Teraz może być łatwiej, bo szczepionki zmniejszają zarówno prawdopodobieństwo zachorowania, choć co ważne, nie eliminują go całkowicie, jak i prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu i zgonu. To dość dużo i można to mieć za darmo, choć słuchacze wiedzą, że nie ma darmowych obiadów. Tu akurat argument o braku darmowych obiadów można czytać tak. Szczepionki są w Polsce kupowane za pieniądze podatników, między innymi moje i twoje. Jeśli nie chcesz się szczepić, to i tak finansujesz szczepienia innych. No to może warto skorzystać, skoro już za to płacisz. To pytanie retoryczne. Przekonani już się zaszczepili. Nieprzekonani i tak się nie zaszczepią. Najnowsze badania pokazują, że w gronie zaszczepionych kolejna fala COVID budzi niepokój wśród dwóch trzecich badanych. A wśród niezaszczepionych tylko wśród jednej trzeciej badanych. Kto się obawia, ten się szczepi. Kto nie, to nie. Prosta. A mnie wciąż bawi treść takiego mema. To będzie szybki przekład z angielskiego z autorską modyfikacją. Wiecie, ze szczepionkami to jest trudna sprawa. Z jednej strony wszyscy ci epidemiolodzy, biotechnolodzy, lekarze mówią, że Covid to groźna choroba. Z drugiej strony ci wszyscy, z którymi chodziłem do szkoły i którzy na lekcjach biologii nie odróżniali mejozy od mitozy, mówią, że nie ma się czego bać. No i w końcu nie wiadomo, komu tu wierzyć? Do usłyszenia. P.S. Jeśli ci się spodobało, zasubskrybuj ten kanał. Teraz.